Zaufaj mi. Drużyny niebieskie. Dzisiaj tak jak w tytule, chilluch. Zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Partiatik! Ta drużyna, która wygra, przejdzie do finału. Finał z kolei to pojedynek z drużyną mistrzów. A oto czekająca na mistrzów loża. Wieście hamaj, nie może być końca tak łatwo. Witajmy już po raz drugi w loży mistrzów. Drugi raz. Czy oni w ogóle przetrwali dwa odcinki jako mistrzowie? W sensie jeden, ale... Przetrwali się jakoś. Chamię emotkę zobaczyć. Ale za długa ta emotka jest. Za długo się... Za dużo tu się... Za długie chyba. To jest za długie. Szybciej musi być targanie termosa. Defrost nie miało być. Witam po raz drugi w loży mistrzów. W obu naszych programach Drakon, 20 11 tysięcy złotych. To nie jest rekord, na ogół średnia jest wyższa. Natomiast do was należy inny spektakularny rekord. Otóż w poprzednim programie wylicytowaliście czarną skrzynię za 4,5 tysiąca złotych, w której była jedynie złotówka. Panie Jasku, jak pan zamierza licytować w tym programie czarną skrzynię, że ją wylosuje? To znaczy namawialiśmy się z drużyną, jeżeli będzie znów czarna skrzynia, będziemy licytować ponownie. Podobnie. Podobnie ostro, tak? Tak. Dwa banki, Louis. Ryzykuję, to się nie wygrywa. Witamy państwa ponownie w loży mistrzów. Wygraliście złotówkę. Polskie powiedzenia. Tak, więc nasza mistrzowska drużyna zmierzy się ze zwycięską drużyną z pierwszego etapu. Jeżeli mistrzowie wygrają, no to zostaną w loży mistrzów w następnym programie. Jeżeli przegrają, ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynam pierwszy etap. Ekilano. Tumierel. Drużyna zielona, niebieska i żółta otrzymują ode mnie po 5 tysięcy złotych. Te pieniądze będą służyły państwu do licytacji. A ja mam przed sobą koło, na którym jest 31 kategorii pytań. Podoba mi się Gotka i ona podobno lubi ciebie oglądać, na ty nie wiem jak do niej zagadać, wyrwać, masz jakieś rady? Po wylosowaniu pierwszej kategorii podam ją państwu i wtedy... Zrób jej old crazy, co widz wysłał przed chwilą. Ta drużyna, która wylicytuje zapytanie najwięcej, będzie na nie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, wtedy pieniądze przejdą do puli. Tak, zrób, zobacz. Żartuję oczywiście. Żartuję. Nie rób tak. Powiedz jej, że chcesz, żeby była twoim kerfusiem. O, no. To już coś jest. Umów się na wspólne oglądanie streama, nie? I tego. I napisz coś. Po prostu zrobimy taką scenkę. Widzę, że się znamy IRL i tak dalej. Gramy wspólnie z golfa i jeździmy jeść McDonalda jak Donald Trump. I wiesz, i tak pogadamy, że kiedy się widzimy teraz na golfie, coś tam milionowe biznesy musimy obgadać i tak dalej. Wiesz, się scenkę odegra. Ona mówi, ty znasz go IRL? Milionowe biznesy macie? To? Rozumiesz mnie? I proste, nie? I już jest twoja. Pomogę ci, widzę, będę twoim tym skrzydłowym. Puli następnego pytania. Czy zasady są jasne? Mamy 6 pytań w pierwszym etapie gry. Do finału przejdzie ta drużyna, która będzie miała po 6 jak nie uwierzy. Najwięcej pieniędzy. No to chwila koncentracji. Fajnie, że omawiacie to na streamie, ale ona podobno ogląda YouTube'a, szoty na YouTubie, no to nie dam tego na YouTube'a. I losuję. Jak będę pamiętał. Koszy, jak to dam za 2 miesiące, będzie oglądać i wyjdzie lipa. Kategoria ciekawostki. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. Zieloni? 400. 400. Niebiescy 500. Żółci 700. Żółci 700. Żółci. Zieloni 800. Kto da więcej? 800 po raz drugi. Żółci 900. Żółci 900 po raz pierwszy. Niebiescy 1000. Niebiescy 1000. Słucham zielonych i żółtych. 1000 po raz drugi u niebieskich. Żółci 1100. Żółci 1100. Co dalej? 1000. Ty ostro, bo już szykana. Niebiescy 1200. Co na to? Żółci zieloni 1200 po raz drugi. 1200 po raz trzeci.
Czekałem, aż będzie 200 w puli, żeby krzyknąć wabank. Classic. W tej chwili w puli pytania mam 3100 zł. Do czego służy ten przedmiot? Minuta na zastanowienie się. Ty to grzyb? Cześć. Co to może być? Co to? Co to? Co to? Gipsą, dekoracja. Dekoracja. To nie jest, do czego służy? Dekoracja. Dekoracja otuczona, moim zdaniem. Dekoracja. Kuba. Kocha tam 30 sekund na zastanowienie się. Szminka? Co? Jest pik? No tak, ale do czego to służy? Do czego służy? Pytanie do czego to służy? Do czego służy? Do czego służy? Do czego służy ten przedmiot? Podkładka na piłeczki golfowej? Do czego? Tupę chyba w Etiopii. GTA oczywiście. 5 sekund na zastanowienie się. Do czego? Czas minął, słucham panie. Co to jest, Quinto? Naszym zdaniem... Do czego służy ten przedmiot? Wydaje nam się, że służy on do wyrobu pieczęci. Woskowych. Czy do... Zwróćcie państwo uwagę na swoje palce. Czy są w jakimś kolorze? No, zdecydowanie. Krwistym. Ten przedmiot służy do makijażu, do rozcierania szminki. Jest to paletka kosmetyczna z czerwonym barwnikiem. Co? Co? Stosowana przez plemiona koczownicze. W tej chwili 3100 zł przechodzi do puli następnego pytania. Co ominąłem, no tam i niebiescy mają 3800. Jakieś cierwo ominąłem tylko. Trochę więcej niż oni, żółci 3900 i prowadzą zieloni 4200. Mamy... Jest duch. Co to duch? Jest? Użyj. A, nie kurwa. Co się dzieje? Ja pierdolę. No nie ma... To jest. Ty, nie miałem tego eventu. A skończyłem u foki już. Coś trzeba na... chwila zdjęcia. Ty, to nie miała być gra o UFO? Ty, chyba patch wyszedł piekielny. 5 pytań do końca pierwszego etapu. Zanim wylosuję kolejną kategorię, przerwa na reklamę. Od nowa. Gramy od nowa. Do końca maja teraz. Ufoki od nowa. Poprawiłeś się motkę? Old crazy. Dobra, może być, dodaję to. Zobaczymy. Czy się nada. Fajne. Pewnie, nie będę grał. Witamy ponownie w awanturze o kasę. Tak, dobra, zmiennik, no. A czy dobry ziomek? Dobry zmiennik, to idzie mi. Sztuka kulinarna. O ja pierdziele. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 500. Zieloni 500. 500 po raz drugi u zielonych. Żółci 800. Mam 800 od żółtych, słucham dalej. Gramy, co? Pięćka w puli, a ci jak zwykle. Po raz drugi. Zieloni 900. I mam 900 od zielonych. Niebiescy 1000. Niebiescy 1000. Żółty 1200. Tobiasz Guy Gaming, łowca PDF. Zieloni 1300. Taki filmik? Co to niebiescy? 1400. Mam 1400. Widzę, co ty gadasz? Zieloni 1500. 1500 od zielonych. Żółci 1600. 1600 żółci. Zieloni 1700. Mam 1700 od zielonych. Puszczamy. 1700 po raz drugi i 1800. Mam 1800. 1900 zieloni. Zieloni 1900 po raz pierwszy. 2000. Mam 2 od niebieskich. 2100. Zieloni 200. Co na więcej? 200 po raz drugi i... 2200. Mam 2200 od niebieskich. Nie mogę, ty! Mam 2300 od zielonych. Słucham dalej. 2300 po raz drugi i 2300 po raz... 2400. Mam 2400 od niebieskich. 2500. 2500 od zielonych. 2500 po raz drugi. All in niebiescy. Po raz... 10k w puli. Nie krzyczymy. 200 w puli, papank. Yes! Ja pierdziel.
Panie Grzegorzu, miałem wrażenie, kiedy już stukłem młotkiem, że chciał pan licytować, tak? Tak było. Ułamek sekundy za późno. Pytanie kupili Zieloni. W puli tego pytania mam bardzo dużo pieniędzy. 9600 złotych. Źle odpowiedzą. Ja zanim przeczytam pytanie, to od razu powiem, że wśród Zielonych jest Mirosław Klinowski, który był uczestnikiem pierwszej edycji programu Bar. Mirku, czy możesz nam powiedzieć, jak się potoczyły twoje losy po programie? Czy wróciłeś do swojej pracy? Jak to wszystko wygląda? Czym? Znaczy tak, wróciłem do swojej pracy, no ale jak widać nie mogę jak gdyby rozstać się z telewizją, także próbuję na różnych frontach. Dzisiaj jestem tutaj w teleturnieju, mam nadzieję, że nam się powiedzie razem z moimi kolegami. Ja wiem oczywiście, dlaczego Mirek licytował tak wysoko, no ponieważ ja... W barze brał udział, co? Ja nie znam tego programu. To pamiętam z baru, być może niektórzy z państwa również. Mirek jest właścicielem dwóch restauracji. Tak, meksykańskich. Poza tym pracuje również, oprócz tego firmy gastronomicznej, czyli... Potrafisz gotować? No może nie potrafię do końca gotować, ale znam się troszeczkę na kulinariach. Tutaj koledzy mi pomogą, także mam nadzieję, że... Dlatego tak uparcie Zieloni licytowali. Tak właśnie myślałem. Przypomnę, w puli pytania 9600 zł. To powinien odpowiedzieć najzy. Dziwne, że o banknik. Jak nazywamy mniej lub bardziej klarowną ciecz powstającą przy wyrobie twarogu? Serwetka. Black Blue, pomagasz widzowi. To jest serwatka. Z tekstami. Tak jest! Ładnie. Zieloni objęli prowadzenie 11300, potem żółci 2300, niebiescy 1400. Zupki knor. Teraz państwo pewnie znali odpowiedź, panie Grzegorzu. Tak, tak. W tym pytaniu tak. To żałuję, że pan akurat nie licytował tego mocniej i szybciej. Wahał się pan jednak, tak? My żałujemy dopiero. Troszeczkę bardziej żałujemy. Niestety. Ja na przykład żałuję, że państwo nie kupili poprzednim razem podpowiedzi, bo przecież zawsze jest taka szansa. Mówię o pierwszym pytaniu, które państwo... Zapomnieli państwo o tym? Emocje nas gubiły. Bo nie rzeczywiście Maria ma głos jak Gocha. Mając pieniądze. Pani Mario? Emocje nas zgubiły. Ach, emocje zgubiły. No, w tej chwili prowadzą Zieloni, ale mam jeszcze cztery pytania. Ej, czemu tak sarkastycznie powiedział im? Zobaczymy, co się wydarzy. Wyśmiał ich, nie? Opluj. Kategoria polityka. Dawno nie było, Janusz się włączył. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy 400. Niebiescy ile? 400. Rzuci 500. Rzuci 500. 500 po raz drugi i 500 po raz... Niebiescy 600. Niebiescy 600. Rzuci 700. Rzuci 700. Oj, niebiescy chyba do domu po tym pytaniu. Niebiescy 800. 800. Zobaczysz, 200 zostanie i nie kupią. Drugi i... Rzuci wabank. Rzuci wabank. Niebiescy to już się nadają. W sumie to samo mógł zrobić pan Grzegorz, ale chyba chciał pan zbierać więcej pieniędzy w licytacji. No tak, zbieraliśmy do koszyka, ale... Tak, ale jednak żółci byli szybsi i szybciej powiedzieli wabank. Zgodnie z regulaminem, jeżeli drużyna powie wabank, to Kleksu ona ma niebieski. Prawo odpowiadać na pytania. Kleksu i w tym momencie kończymy licytację. Tak jest w przypadku żółtych. W chyba nawet mistrzem był. 400 zł. Obroży. W którym mieście znajduje się siedziba Rady Europy i Parlamentu Europejskiego? Minuta na zastanowienie się. Brukseli? Jeżeli rzuci, powiedzą, to mają przy 400, ty. Jeżeli nie, to niestety zakończą. Ty, ale to jest problem. W tamtych latach Polska nie była w Unii. Oni mogą nawet nie wiedzieć, co to jest. To jest problem. W którym mieście znajduje się siedziba Rady Europy i Parlamentu Europejskiego? To według mnie tylko jest taka odpowiedź. Według mnie jest tylko jedyna możliwość. Bruksela. To dobrze mówi. Na ile pan jest? No to proszę jeszcze się zastanawiać. Jeszcze czas, czas jeszcze ma. Bruksela. W Strasburgu jest Trybunał. Właśnie. No to mówię, w Strasburgu jest... No, okay. Co jest w Genewie? W Genewie to są siedziby różnych organizacji ONZ-u. Tak, ma pan rację, to będzie Bruksela. Jesteśmy gotowi. Proszę uprzejmie. Więc według nas tym miastem jest Bruksela. Kto sądził inaczej? Oj, my.
My. Oj. Kto z żółtych sądził inaczej? Dedek. Co pani powiedziała? Genewa. Czy wszyscy żółci sądzili, że Bruksela? Genewa jeszcze wchodziła. Że Genewa. Co by powiedzieli zieloni, którzy właściwie wycofali się z tej licytacji? Strasburg. Tak jest! To jest Strasburg. Co ty pieprzysz w dupę Melepeto, bo mnie popieprzy? Jaki Strasburg? Nie ma nawet czegoś takiego. Wymyślili sobie, żeby oszukać żółtych. Słyszysz mnie? Nie ma czegoś takiego. To co jest? To co jest w Brukseli w dupę? Co jest w Brukseli w takim razie? Gówno? Bo mnie popieprzy. Strasburg. Co jest w Brukseli? Czekaj, Quinto, co ty mi wysłałeś? Poczekaj na ortografię, nie. Gdzie ty masz to? W którym tym? Bo tu jest tyle tego tekstu, że zaraz oszaleję, jak się zaraz nie dowiem. Na tej Wikipedii zasranej. Po prawej na samej górze? Ile tych siedzib jest? Stolica, Bruksela. Czekaj, co? Dobra, to jest jakieś kłamstwo zasrane, ty. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, zobacz. Normalnie masz Bruksela, to jest jakieś kłamstwo. To jest kłamstwo. Słyszysz mnie? Oszukali w pytaniu, bo to jeszcze Unii nie było i nie wiedzieli, co się dzieje. Czekaj, oficjalnie siedzibą parlamentu jest Strasburg, choć komisja parlamentarna i władze klubu mieszczą się w Brukseli. Ty, no specjalnie tak zrobili, żeby trollować ludzi w teleturniejach. Tak jest, to jest Strasburg. Przyznał mi rację, Krzysztof. Żółci grali wabank. Niestety nie udało im się odpowiedzieć na to pytanie. Musimy wam podziękować za udział w grze. Dziękujemy państwu. Tam ci mają 600 i tak przegrają, ale będzie wabank raczej. 800 zieloni, 600 zieloni, 300 zieloni. Wszystko powyżej 600, to już mają dobrze. Pozostały nam dwie drużyny w grze, niebiescy i zieloni. Włączy. No i zieloni mają bardzo dobry stan konta, 11 tysięcy złotych. Jak niebiescy. A niebiescy muszą 300. Bardzo uważać, mają państwo tylko 600 złotych. Trzy pytania do końca pierwszego etapu, losuję kolejną kategorię. Parlament, a rada to co innego. Kategoria sport. Nie wiem, strollowali mnie, powiem wam tak. Rozpoczynamy licytację, biorę pytaniem. Po 200 złotych od ale nie tylko mnie, team też. Ale i tak przegrali niebiescy, co ci cieszą? To była bardzo dobra zagrywka niebieskich, ponieważ wpłynęliśmy od razu 3400 złotych, tak więc wpłacili tylko 600 złotych i teraz w puli tego pytania jest 4200, także no gratulacje, panie przewodniczący. Nic, będzie ale... pytanie ze sportu. Oczywiście dadek. Będą podwójne gratulacje, jak państwo odpowiedzą. Jeżeli niebiescy odpowiedzą, mają 4200, jak a jeżeli odpowiedzą, się pomylą, to niestety odejdą z gry i wtedy tak było. W finale znajdą się zieloni. W którym mieście odbyły się Igrzyska Olimpijskie w 1996 roku? 96? Atlanta? Nie. 2019. Na zamknięcie. Letnie czy zimowe? Letnie. Które? Ja nie wiem. Atlancie. Atlanta? Nawet się nie wypowiadam. Pieprzyć. Nie wiem gdzie. W Atlancie wydaje się. Jada alkoholowa? 88, 92. Atlantyda. Bo ja pamiętam w Atlantę. 92 to był zbyt mały. Chociaż nie, taki mały. Dzięki szybciej za 20 lat. Nie mam nic. Możemy. Roczek.
Jak jeszcze jeden roczek i pełnoletni? Co ty jesteś obywatelem USA? Ja też nie mam pewności. To tak wyglądają takie skojarzenia. Czas minął, proszę odpowiedź, panie Grzegorzu. Naszym zdaniem igrzyska odbyły witam, się w Atlancie. Witam. Pierwsza myśl była dobra. Tak jest! Ładnie. Niebiescy podreferowali stan swojego konta. 4200 witam w tej chwili, ale prowadzą cały czas zieloni. 10800 i jeszcze dwa pytania. No i tak przegrali, ale znaczy losujemy. Zależy, jakby ostro licytowali z tamtymi. Chemia. Kategoria chemia. Dobrze, że nie ma ortografii. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni za 300. Zieloni 300, niebiescy? 300 po raz drugi. Nic. I 300 po raz, czekam na niebieskich. Trzeci. Sprzedam. Co jest? Chyba się pogodzili z przegraną. Kuli tego pytania mam 500 zł, natomiast udzielam upomnienia niebieskim za bierność w licytacji. Następnym razem będzie kara pieniężna. Musieliśmy głęboki oddechać. Na jaki kolor barwi się papierek uniwersalny w roztworze silnie zasadowym? Malinowo. Było coś z malinami, nie mam pojęcia. Jeżeli... Nie ma granatowy? Granatowy nie. Pomarańczowy to jest... Kwas. Kwas. To na niebieski. Na niebieski. Uniwersalny. Tak. Niebieski. Niebieski. Oni mówią niebieski. Udzielamy odpowiedzi na kolor niebieski. Niestety nie. Odpowiedź prawidłowa to jest ciemno-niebieski granatowy, ponieważ w pytaniu jest powiedziane silnie zasadowo. O kurde! Nie możemy ustać tej odpowiedzi. 500 zł przechodzi do puli następnego pytania. Ale ich wydymał Krzysztof. A przed nami tylko jedno pytanie do zakończenia pierwszego etapu. Na malinowo co się robi? Pasy? Literatura światowa. Maliny. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zaraz mnie popijam. Niebiescy 300. Niebiescy 300, zieloni? Zieloni 400. 400, niebiescy? Niebiescy 500. 500, zieloni? 500 po raz drugi. Powiedzieli pas, 500 po raz trzeci. Sprzedam. Fenol oftaleina na malinowo. Ale pytania, co to jest? Ja już nie pamiętam, co to jest. Jakiej narodowości był poeta Iwan Franko? Rusek, bo Iwan. Niebiescy gotowi? Proszę bardzo. Nie wspieram. Iwan Franko był Ukraińcem. Tak jest, oczywiście, Ukraińcem. W sumie? Nieważne. I można powiedzieć tak, że niebiescy grali teraz po prostu o własne pieniądze. Rozumiem, i kończą Piotr, grę mając na koncie 4900 zł. Dziękujemy, gratulacje. Natomiast drużyna zielonych, to jest jak widzimy silna drużyna, kończą grę w pierwszym etapie mając na koncie 10100 zł i was witamy w finale. Gratulacje. Co ty piszesz, Łukaszu, zaraz ten małżon, co ty piszesz? Nie można nawet takich wymyślać. Ja ciebie to odkleja już od tego peceta. Za dużo awantury na dziś. Mamy finał awantury o kasę. Do gry wchodzą zieloni. Po pierwszym etapie mają 10100 zł. Powodzenia. Ja tak nie mówię. A nasi mistrzowie wchodzą do finału mając niewiele mniej, mając 9200 zł. Taką sumę wygrali w pierwszym swoim wygranym nowy związek etapie chemiczny w naszym programie. Witamy w finale. Jego chcę ratować przed banem od Twitcha. Losuję pierwszą finałową kategorię. Tepro. Jaką dupę dynię. To był arbuz. O, mity. Mity i dzieje starożytne. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od zieloni każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300, mistrzowie 400. 400, zieloni. Zieloni 500. 500, mistrzowie 600. 600, zieloni. Kupuj, 600 po raz drugi i 600 kupuj po raz trzeci.
zielona małpa. W puli tego pytania tysiąc. Na czarnych tak nie powiem. Jak nazywały się drapieżne półkobiety, harpie, ptaki, które prześladowały króla Fineusa? Harpie z Gotika. Harpie? Tak odpowiadamy? Dobrze. Więc drużyna jest gotowa do odpowiedzi i będzie odpowiadała Elżbieta. Bardzo proszę. Istoty nazywały się harpie. Tak jest! Co ty mówisz? Jezus Maria. Bardzo dobrze. 9700 zł mają w tej chwili mistrzowi. Uwaga, o 100 zł mają przewagę nad zielonymi, którzy mają 9600. Ale jeszcze 5 pytań do końca finału. Gotik był grany. Biologia. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham odawczo. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, zieloni. Zieloni 400. 400, mistrzowie. 500. 500, zieloni. 500 po raz drugi. Zieloni 600. Mam 600. Czemu zieloni tak zachowawczo? Słucham zielonych jeszcze. 700 po raz drugi, 700 po raz trzeci. Czemu on tak odpuszcza? Ej. Speedrun kiedy jakiś? Nie wiem. Znowu tutaj zieloni poddali się w licytacji, nie chcieli odpowiadać z biologii. I czas na mistrzów. W puli pytania 1300 zł. Która ryba może ugryźć taką szczęką? Ty kojarzę to, rekin. Nie mam pojęcia. Każda? Szczupak ma taką mordę? Zawsze mogą państwo. No to byśmy... To poprosimy. Proszę, jedyne 600 zł. Grzegorz? 500. Za 500 możemy? Jasne, że tak, proszę. To dziękuję. To za 500. Ale skromnie. Za 500 zł, oto 4 warianty. Dziękuję bardzo. Barakuda. Jest rekin, jest rekin. Tuńczyk. Ale to dla bejta pewnie. Rekin dla bejta czy nie? Ja daję rekin. Ty rekin ma taki mały ryj? Tuńczyk to chyba nie, nie? Tuńczyk to gryzia? Tuńczyk jest. Tuńczyk gryzą? Ale to jest duży. To jest duży. Ja nie wiem co to jest to pierwsze, a murena to w sklepie chyba się da kupić. Nie? Murena to do jedzenia jest normalnie. A marena. Murena jest. Zęby masz do środka, więc to ryba drapieżna. No to rekin daje. Jeszcze 10 sekund na zastanowienie się. No rekin to drapieżny, nie? Dużo jest rekinów, może to jakiś mały. Dobrze. Proszę bardzo. No więc po naradzie z drużyną, ponieważ większość drużyny uznała, że jest to rekina, szczupak? Więc decydujemy się na odpowiedź rekin. Oni gadali szczupak. Chociaż nie jesteśmy pewni, 100%. Ale panie Jacku, z tego co pamiętam z poprzednich programów, pan wędkuje. Łapał pan kiedyś taką rybę? Takiej nie. A dlaczego uważają państwo, że to jest rekin? Bo ma zęby do wewnątrz. Tak jest! O jest. I rzeczywiście się uwagę zwraca na to, w którą tak stronę ma zęby ryba? Przemysław, rzeczywiście. To na zewnątrz to jest co? Rząd zębów skierowanych ostrzami do tyłu po to, żeby ofiara rekina nie mogła wypłynąć ze szczęki. Doskonale. Ty, ale porypane. Takie haczyki. Swoją przewagę nad zielonymi. Mistrzowi mają 9800, a zieloni wtedy 9000. Jest tak więc jeszcze wszystko nam się może dzisiaj zdarzyć. Cztery pytania do końca finału. Co kupujesz, Defro? Włodycze. Aha. Nie wiem co to. O Jezus. Znowu. Nie, ibisz to tak kręci. No tym razem mam wędkarstwo. A, bo wcześniej była biologia. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300, mistrzowie? 400. 400, zieloni? 400 po raz drugi, znowu zieloni pasują. 400 po raz trzeci. Zielony ty. Zielony. W puli
każdego pytania 700 zł. Masz barakuda, a to mi. Trzeci odpowiadają mistrzowie. W finale. Jaką nazwę nosi najmniejszy gatunek ryb okoniowatych, mniejszy od okonia, występujący w Polsce? Ja pierdzielę, zaraz mnie popieprzy. Mimo wszystko chcielibyśmy poprosić o podpowiedź. O cenę, kupić podpowiedź. Proszę zaproponować. Ja nawet nie wiem, co to znaczy. 500 zł. To jest jakiś podgatunek okoniowate? Stanowczo za drogo. 300 zł. 300 zł. 300 zł. O 400. Dobrze. Niech będzie. Proszę bardzo, sprzedaję podpowiedź za 400 zł. Oto cztery warianty. Kiernik, sandacz. Ej, znam sandacza. Obstrąg, jazgasz. Sandacz to nie, nie wiem. To nie jest małe chyba. To się da kupić. Jest taka, ale to jest, ona należy do salmonii. Ale ja nie wiem, jaki duży jest okoń. W sumie może jest mniejszy. Albo coś. Czekaj, albo większy. Ja nie wiem. Decydujemy się na jazgarza. Cielnik ma kolec u góry, więc nie jest. Okoń jest mały. To jazgacz pasuje, bo taki jazgocza mały musi jazgotać. Dzięki Orochimaru za 12 lat. To co znaczy heszkę w meszkę? No nic, po namyśle decydujemy się na odpowiedź. To znaczy podłączyć ładowarkę. I bardzo słusznie. O, jazgacz! No i git. RNG mi oddało. I znowu przewaga się powiększyła. To samo co Ryszki Szyszki. 9700 zł, zieloni 8700. No, Ryszki Szyszki to jest heszkę w meszkę. Przerwa na reklamę. Jedzenie, ja się w ogóle na rybach nie znam. Wiem tylko, że łosoś może być dziki albo hodowlany, nic więcej. Witamy ponownie w awanturze o kasę. Losuję kolejną finałową kategorię. Tak, tak, bo to jest trzecie powiedzenie. A i karasie jedzą gówno, to prawda? Jeden na jednego. Ty, w sumie jak zieloni tu wygrają, to całą stratę odrobią. Ta kategoria oznacza, że obie drużyny muszą wybrać po jednym swoim reprezentancie. Gracze ci rozegrają pojedynek jeden na jednego. Ten, który wygra pojedynek, wraca do swoich i zabiera pieniądze z puli tego pytania. Ten, który przegra, będzie musiał usiąść na ławce rezerwowych, osłabiając tym samym swoją drużynę. Proszę, aby teraz państwo zastanowili się, kogo wybrać do tej rozgrywki. Po jednej osobie z każdej drużyny. Obowiązkowa stawka to jest po 500 zł z puli każdej drużyny, więc w sumie będziemy mieli 1000 zł do wygrania. Dobrze, z naszej drużyny do pojedynku jeden na jednego będzie startował Przemysław. Proszę, panie Przemysławie. Ej, coś jest nie tak ze stanem konta. Jak zdecydowali zieloni? Chyba. Drużynę zielonych będzie reprezentował Andrzej. Proszę, panie Andrzeju. Ty, stan konta jest dobrze? 8700 9 ile? Nie, no dobrze. Tak więc zbierzą się. Coś mi się popieprzyło. Pan Przemysław informatyk. Czasem się bugował. A z zielonych pan Andrzej, student architektury. Myślałem, że większa różnica jest. Proszę spojrzeć na ekran. Oto kategorie. Panie Przemysławie, z której nie chciałby pan odpowiadać? Której pan nie lubi? Skreślam historię sztuki. Proszę bardzo, w takim razie nie będzie historii sztuki. Co będzie się? Gra, Andrzeju, gra po, tej, po tym odcinku będzie wędkarstwo. Gra. Nie ma sprawy, nie będzie wędkarstwa. Skip. Panie Przemysławie. Przysłowia. Proszę bardzo, obiecuję, że film nie będzie polski przysłów. Usuń, film polski. Pan Andrzej? A nie, nie ma. Chemia. Film światowy proszę, jest. Proszę, nie będzie chemii. Jeszcze mamy trzy kategorie. Panie Przemysławie, która panu najmniej odpowiada? Historia Polski. Nie będzie historii Polski. I teraz wybór należy do pana Andrzeja. Film światowy. Nie będzie pytania z kategorii ojej, film światowy. Tak ojej, to może być to tak. Geografia świata. Może być za ciężkie. Za chwilę przeczytam pytanie z tej kategorii. Ten z panów, który będzie znał odpowiedź, naciśnie przycisk i odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, wraca do swoich, bierze pieniądze z puli, a druga osoba siada na ławce rezerwowej. Tak, Drako, zgłosiłbym. Jeżeli osoba, która zgłosiłbym, odpowiada, pomyli no się, wtedy sytuacja będzie odwrotna. To i Bisza by zgłosił na TikToku. Oto pytanie. Jaki język ma status urzędowego niemiecki w Liechtensteinie?
Nie wiem, niemiecki? Pan Andrzej nacisnął, słucham. Wydaje mi się, że francuski. A czy pan Przemysław znałby odpowiedź? Wydaje mi się, że to jest język niemiecki. Niemiecki, tak jest. To jest język niemiecki. W tej sytuacji... Zieloni do domu, Jasper Radość. ...i osłabia swoją drużynę, a pan Przemysław wraca... Nie wspieram dwa, dokładnie. ...i 1000 złotych z puli wędruje na konto drużyny mistrzów. No Mirosławie, gracie w osłabionym składzie. Teorii, no wiesz, pan Andrzeja? Szwajcar jest francuski też. Spróbujemy. No zgodnie z regulaminem zawsze można starać się wykupić swojego gracza z ławki rezerwowych. Na razie niech odpocznie chwilę. Proszę bardzo, niech odpocznie, nabiera sił, a ja mam jeszcze dwa pytania do końca finału. W Monaku mu się porypało, a w tym takim Luksemburgu jest też chyba francuski, nie? Z tym mu się chyba porypało. Świat polityki. Chyba, że tam nie jest francuski, to inna sprawa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300, mistrzowie? 400. 400, zieloni? 500. 500, mistrzowie? 600. 600, zieloni? 700. 700, dadzą mistrzowie więcej? 700 po raz drugi, 700 po raz trzeci. Neuronaktywacja. Niech tym razem. Nie wiem, 1300 zł w puli. Będzie odpowiadała osłabiona drużyna zielonych, która zgodnie z regulaminem w każdej chwili może postarać się wykupić pana Andrzeja, który siedzi na ławce rezerwowych. A oto pytanie. Drako, wybacz w którym mi. Roku ale japońska para cesarska odwiedziła Polskę? Jezus Maria. 2002. 1600. Przecież w tym roku był przecież skandal z sukienką pani premierowej Millerowej. Ja nie wiedziałem nigdy o takim wydarzeniu, nie słyszałem. Proszę bardzo. Odpowiedź brzmi 2002. Skandal z sukienką pomógł zapamiętać to wydarzenie. Tak jest! Aha. Wiecie o co chodzi? O jaki skandal? Ile awantury dzisiaj obejrzałem? Za dużo. Odkleiło mi się trochę. Proszę państwa, mamy bardzo ciekawą grę, ponieważ zostało tylko jedno pytanie do rozstrzygnięcia finału. No a różnica między drużynami, różnica stanu ich kont nie jest duża tak naprawdę. Jest do pokonania. Nie wiemy, co się zdarzy. Przypomnę. Prowadzą cały czas mistrzowie, mając 9600 zł, natomiast drużyna zielonych ma tylko 800 zł mniej. Dołoży 1000 do puli, czy tak nie? Więc teraz wszystko się wyjaśni. Losuję ostatnią kategorię, od której zależą losy finału. Słuchaj, mistrzowie krzykną 300 i win, nie? Speedrun Dark Souls 2? Nie. O! Nice. Czarna skrzynia. Będziemy licytowali czarną skrzynię. Czarna skrzynia, przypomnę, nie liczy się jako pytanie, tak więc jeszcze będziemy mieli jedno pytanie do końca finału. Oto czarna skrzynia. Jak zawsze tak dobrze zamknięte, że nie da się podejrzeć. Czekaj, co? Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, zieloni? Zieloni 400. 400, mistrzowie? 500. 500, a, rozumiem, zieloni? 600, 600, taka była 700, ofera 700, wtedy. 900. Mam 900, mistrzowie? 1000. Ty się czemu tak się ubrała na to takiego dziwna? Przydadzą więcej zieloni. Trudna decyzja. Zieloni 1200. Mam 1200. Co na to, mistrzowie? 1300. Mam 1300. Zieloni? 1500. 1500, mistrzowie? 1600. Mam 1600. Zieloni? Ładnie czyszczenie kont. Mam 1800. Ta czarna skrzynka, jak jest równo. Mam 1900, czy będzie 2? 2000. 2100. Mistrzowie jednak nie zrażeni tą złotówką z poprzedniego programu dali 2200. Im się opłaca albo od razu odpuścić, albo w ogóle nie podbijać. 2400. 2400, mistrzowie. 2500. 2500. Tak szczerze, no nie ma sensu tak leczyć jak teraz. Przepalają pieniądze tylko. 2800 po raz pierwszy. 3000. Mam 3. Czuję, że pan Jacek ma o skrzynkę walka, no. Mam 300, co na to zieloni i 1200. Mam 3200, słucham mistrzu. 3300. 3300. Po co odpuszczać jako stuwa różnicy? Ty jesteś dosłownie tym memem, że górnik kopie
i już się ma wracać, a za ścianą diament. Ty tak se to wyobrażasz. Nie ma żadnego diamentu. Zostaniesz po prostu wydymany w dupę i wrócisz z HIF-em na chatę, rozumiesz? Albo odpuszczasz na start, albo all in, bo nie da się tego inaczej kupić. 3500. Bez sensu tak po stówę podciągać. Któryś team i tak, oni mają 1000 więcej, kupią to. Co na to mistrzowie? 3500 oraz 3600. Mam 3600, zieloni. W tym momencie już się nie opłaca odpuszczać. Więc babank, zieloni i luj. Tylko żeby po stówce podnosić, żeby jak najwięcej zdoić mistrzów. 3700, 3700, 3800, mam 3800, słucham 4000, 4, za chwilę dojdziemy do poziomu 4100, mam 400, słucham zielony, 4200, 4300, 4500, 4,5, to jest kwota, którą mistrzowie 4600, czarną skrzynię poprzednimi drogami, była w niej złotówka, słucham mistrzów, 4600, mam 4600, 4800, był niedawno, 4900, ale mieli mało, dlatego. Jest 5. 5100. Mam 500, słucham zielonych. 5300. 5300. Ale jaka OP jest czarna skrzynka, jak na to patrzę z tej perspektywy, że to, wiesz, czy to jest ustawka? Ciężko powiedzieć, ale im się to tak opłaca, jak są teamy, które mają porówno golda, rzucić czarną skrzynkę, to się tak opłaca. Właśnie 10 tysięcy wypieprzyli, tam może nawet jak będzie 5 tysięcy, to program już 5 tysięcy nie straci. Chłopie, to jest tak OP. 5400. Pan 5400, są to rekordowe kwoty za czarną skrzynię. Nie dawać, 5400 po raz pierwszy. 5500. Mam 5,5. Gorący, mam 5600. Co dalej, zieloni? Czy jeszcze będzie drożej? 5600 po raz drugi. 5700. Mam 5700, nie chcę odpuścić. 5800. Mam 5800. 6000. I mam 6. Wydaje mi się, że zielonym się opłaca już do końca. Natalia, wiesz? 6100. Natalia także, nie słucham dalej? 6100. Mam 600, słucham zielonych. 6300. Mam 6300, słucham dalej? 6400. 6400, słucham zielonych? 6500. Mam 6500, słucham tak. 6600. 6600, słucham zielonych? 6800. 6800, rozpędziło się bardzo. 6900. 6900. Mam 7. I dokąd nas to zaprowadzi, słucham mistrzów? 700. Ile? 7100. Mam 700, słucham zielonych. 700 po raz drugi i 700. Teraz odpuszczasz, to jest kretynizm. 7500. Mam 7,5. Teraz już się nie opłaca. 7600. Nie opłaca się w tym momencie. W tym momencie i tak już nie wygrają zieloni najprawdopodobniej. Lepiej już wabank dać za chwilę i tyle, bo to już jest bez sensu. Odpuścić teraz, to wyjść z zerem z programu prawie, że. 7600 od mistrzów, słucham zielonych. 7600 po... Teraz się nie opłaca, ale mówiłem, albo odpuszczasz na start. Jak już zaczniesz, to nie ma sensu. Lepiej mogli od razu odpuścić. No ale hazard. Teraz drugi. 8000. Mam 8. 8800 ilu z blokada. Mam 800, zieloni. 800 po raz drugi. 8200. Mam 8200. Co on liczy? 8800. 8300. Mam 8300, słucham. 8500. Mam 8,5. Ty, jeszcze stówka, krzyczy 8800 i tak wygrał. Jaki five head. I do czego to dojdzie? Co tam może być? 8600. Co na to zieloni? 8800. 8800, czyli babank! 17k za skrzynkę. To, chłopie, jakie to jest oferta czarna skrzynka. One tak czyści konta. Boże. Ale to jest opa. Do czego nas zaprowadziła licytacja czarnej skrzyni? No przede wszystkim do tego, że zieloni co prawda kupili czarną skrzynię, ale nie mają pieniędzy na koncie. Wybacz mi. Tak więc w tym momencie zieloni muszą zakończyć grę. Tam złotówka, oby. Rozumiesz, że tam nawet jak będzie 5k, to oni są do tyłu. Za tyle pieniędzy to tam 10k musi być albo auto. 10k to ledwo są do przodu, ale przegrali, no to też się nie opłacało w sumie. Mirku, powiedz, czy nie warto było jednak zakończyć licytację wcześniej i grać dalej? Znaczy, wydaje mi się, że nie. No, szliśmy wabank, szliśmy do końca i potraktowaliśmy to jako dobrą zabawę i tak się to kończy. Mamy nadzieję, że w tej czarnej skrzynce nie będzie złotówka, tylko rower górski. Rower? Może być? No to będzie jeden z droższych rowerów za 8800 zł. Ja jeszcze wcześniej, zanim otworzę czarną skrzynię, chciałem podsumować...
mistrzowie, trzeci odcinek z rzędu wygrywają 1000 zeta. Boże, to są najgorsi mistrzowie, jacy w dupę byli w historii. Oni w 3 odcinki zarobili kasę 5K. Konto mistrzów, ponieważ mistrzowie właściwie wszystko, co mieli, włożyli w licytację czarnej skrzyni. Państwo kończą grę, mając na koncie 1000 złotych. I w sumie w 3 programach zarobili państwo 12 tysięcy. Jest to najniższa średnia, jeżeli chodzi o jeden każdy wygrany program. Za to państwa będziemy gościli ponownie w roli mistrzów w następnym programie. O to chodziło zielonym, żeby jak najmniej mistrzom dostało. No to sami nie mogą, to innym zabiorą. A my zobaczymy z kolei, co jest w czarnej skrzyni. Zieloni wylicytowali ją za 8000. Egitka gryzie kable. 800 zł. Panie Andrzeju, pan może wrócić już teraz do swoich, bo to także cokolwiek by tam nie było, to także jest dla pana, to jest po prostu dla drużyny. No i zobaczymy, czy się opłaca. Otwieram czarną skrzynię, która została wylicytowana za rekordową dotychczas kwotę w awanturze o kasę. 8800 zł. W sumie łącznie 17K tam było. Może z 4 siodełkami zobaczymy, co jest w środku. Jest koperta. Już jest dobrze. Jak zawsze, w czarnej skrzyni. Proszę. Otwieram kopertę, a w kopercie jest... Nie. Seat Ibiza! Dobra, farta mają, pieprzeńce mają farta. Opłacało im się. Oni przez to, że kupili za all-in pieprzoną skrzynkę, zarobili więcej niż 3 odcinki mistrzowie. Ty to rozumiesz? Po takiej ostrej licytacji i znowu prawdziwe się okazuje hasło, że wojownik nigdy się nie poddaje. Tym razem opłacało się. 8800 włożyli do... Jeden samochód na 4? ...skrzyni, wylicytowali ją i mają wspaniały samochód z Seata Ibizy. Jeżeli państwo chcą wziąć udział w awanturze o kasę, wyślijcie samochód nawet nie pokażą ich twarznych min. Treści wpisując swoje imię i nazwisko. Ja idę pogratulować naszym uczestnikom. To auto dzisiaj jest warte około od 2 do 5 tysięcy, tam 6. A wtedy podobno 40K nowe. O Jezus Mario. Z 1000 po odcinku, ja. Oj, zobacz te miny, jak. Boże. Dosłownie zdjęcie całej polskości na jednym zdjęciu. Dziękuję bardzo. Zobacz dziadka. Dziadek to wygląda jakby miał zaraz wykitować. Jaki pusty wzrok. Jezus! O Boże! Nie, czarną skrzynkę teraz widzę, tak wcześniej kojarzyłem, że to była fajna rzecz z tych odcinków, ale to jest największe przekleństwo awantury o kasę. To jest dosłownie hazard w najgorszej postaci, to tak doi pieniądze z ludzi. Jezus Maria. Jezu. A w poprzednim kupili skrzynkę za ile? Za 5000 i była złotówka. A teraz im się nie udało. Za 8K stracili 8K. Jezus. Przecież to są najbardziej pechowi mistrzowie w historii. I pewnie odpadną w następnym zerem. Jak? Nie mogę, no przecież to jest przesada. Więcej programy stracili niż zyskali.
sumie to prawda, no bo wyobraź ty sobie, że oni tam siedzą. Oj, masz rację, no tak. Że oni więcej by zarobili, jakby na dniówkę do roboty poszli, no. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę